No i dzisiaj kolejny egzemplarz. To jest wkrętarka kupiona w pakiecie z innymi DeWaltami. Znaczy, jak sobie powiem, przy zakupach takich przez internet, jak to zwykle bywa, nie wszystko jest idealne. I ten sprzęt też nie jest idealny. A mianowicie, do czego zaraz powiem Wam, o co chodzi. Wszystko się wydaje fajne, tylko ma jedną wadę. Jest pęknięta. Ktoś przyuważy, jest takie spore pęknięcie. Ona się ciągnie aż tutaj, tutaj. Także obudowa jest ewidentnie do wymiany. I poza tą sterką wszystko działa. No i tak leżała, leżała. I w końcu, tak powiem, jest sprawdzona, działa lewo, prawo, żadnych mankamentów nie ma. I wypatrzymy na internecie podobny egzemplarz. Nie ma oczywiście przodu, bo gdzieś się komuś coś zgubiło, nie wiem, jako niekompletna. W stanie takim trochę gorszawym, bardziej brudna, o tak powiem. Poza tym to ten sam egzemplarz. I jest pomysł taki, nie wiem, czy to może dobry pomysł, czy niedobry. Ta jest, już widzę, trochę taka bardziej wymęczona, ta jest trochę świeższa. I zamierzam to wszystko przełożyć do tej drugiej obudowy. Najlepiej byłoby i zapomnieć. No ale guzik jest jakiś normalnie żółty, wypłowiały, a w tej jest taki ładny pomarańczowy, gdzie za długo pewnie na słońcu leżało, albo nie wiem, gdzieś jakoś się odbarwiło. No i będę chciał tą obudowę przerzucić do tej. Więc taki bardziej, nie wiem, no mam do wyboru, no to tak sobie zrobię, to wymyśliłem. Myk jest taki też jeszcze. Kupiłem ją za, nie chcę skłamać, 15-16 zł może. W każdym razie średnia cena to jest 20 zł. Liczmy, że 20 zł powiedzmy. Czy też brudne? No ale że u tego samego kupującego kupiłem już ten sprzęcior. Jeszcze było coś takiego. Śmiesznie tak wygląda, taka jakby bardziej kolorowa. Nie jestem fanem kolorów, akurat aż takich krzykliwych. Ale coś okazuje, wszystko działa, wszystko hula. Jest to 12-woltowa wkrętarka. I coś ciekawszych rzeczy ma. Jak dokręcamy, ma blokadę, czyli nie musimy tu kombinować, kręcić się, bawić w dwa, jak to zwykle była w wkrętarkach, tylko ona sama się już blokuje. Czyli na dwójce, także jest całkiem fajna. Oczywiście metalowe futro, jest to pełen metal, bardzo fajny. Jest bardzo, bardzo taka, powiem, w ręku masywna, ogromniasta. No i nawet dwa bity widzę, są jakieś, ale... Jakoś tak... Może ktoś sprawdzał, czy wkręca, bo prawie nieużywany. To był akurat do kołków. A drugi... Może i używany. Troszkę porzewiały się im. No i to sprzęt jest sprawny. Cena średnia też około 20 zł. Dwubiegowa. Powiem, że te biegi fajnie się przerzuca. Jest takie wygłębienie. Poruszek fajnie pasuje. Teoretycznie 1300 obrotów. A ta ma ile? 1100. No i taki to sprzęt. Na 12 V oczywiście. Dwubiegowy. 20 parę złotych. Ale oczywiście do tego sprzętającego mi się przykleiła jeszcze taka wkrętareczka. No niestety to już jest model bardzo znany. Do W97 mam do nich jakieś skrzywienie. Bo kiedyś miałem pierwszą sztukę i od tej pory, jak widzę cena 20 zł, to i mniej. Oczywiście już sprawdzałem. Niestety. Baterię włożyłem, działa jak trzeba, nie ma mankamentów. Także pierwszy, wszystko chodzi wolnie, wolne i szybkie. Działa, oczywiście wszystkie bez baterii kupione. I na koniec, oj tak już na górkę, oj tak było w smarcie to. Ładowarka. Ładowarka o tyle specyficzna, że mam taką baterię. Jeszcze oryginalną, 14,4. I co mnie zastanowiło? Oryginalnie ta ładowarka te baterie powinna ładować. Powiem szczerze, że nie wiem, czy jest dobra, czy niedobra. Choć była sprawna, działająca, nie wnikam. I tu pisze, że jest 18 V. Zobaczycie to? Może zobaczycie, jak przybliżę, nie? 18 V. 1 amper. Czasami gdzieś się mówi, że a, bo to ładowarka, bo to, bo tamto. No ale patrzcie, 14,4 bateria obsługiwana,
niklowo-kadmowa, no ale 18V napięcie ładujące jest. Czyli pewnie jakaś temperatura oblicza może, że jest naładowane, nie wiem. Na pewno są dwa piny, te po prawej stronie, do ładowania tej baterii. Ta bateria już trochę niestety poleżała, napięcia to w niej żadnego już nie ma. Podłączałem do gniazdka po włączeniu tej baterii. Niestety jest cisza, nic się nie dzieje. Teraz nie podłączam, bo nie ma sensu, bo i tak nic nie zaświeci. Ale sama fajna obudowa, bo na przykład te wkrętarki inne, nie wiem czy jakieś pokazywałem, wszystkie mają w rączce ładowarkę, już poprzerabiałem, wszystko ładnie, pięknie pasuje. I wkładając tutaj ładowarkę, można sobie naładować. Baterie już poregenerowane w wersji Lion. No i już zupełnie ładnie już leżą, kurde, 5-6 miesięcy i baterie dalej działają. No i też fajny bajer, bo to pewnie tam widzieliście już, co filmiki inne. Tak mi lubię mieć po jednej sztuce z jakiegoś egzemplarzem, do niej jakieś inne części czy coś. To jest chyba 9,6, nie, 12, to jest chyba 12. To jest 12. Mam 14,4, 12, no i 9,6. 9,6 bez pozorów, wbrew pozorom, jest taka fajna, bo napięcie jest niby fabrycznie 9,6, nie? No to mamy te ogniwa, ale przy zastosowaniu, że tak powiem, trzech ogniw mamy 12,6 i ona jest taka, powiem, niczego sobie. Wręcz bym powiedział, że lepsza może niż Bosch 12V. Troszkę szybciej działa. No i waga. Niesamowicie leciutkie i się wszystko spokojnie zmieściło. To jest tam dzikie historie, jakby ktoś chciał, miał chęć, mógłby sobie zobaczyć. No i takie zakupy poczynione. Może kogoś ubiegłem. Może będzie miał chęć zobaczyć, jak to wygląda faktycznie. Sprzedający, no nie będę reklamował, bardzo fajny. Już nieraz u niego kupowałem, także sprawdzony. No i co? Ja bym chciał to wszystko porozbierać. To są jakieś, widzę, krzyżakowe. Czy ja mam takiego bita? Pytanie. Czy ja mam takiego bita? No będę musiał na piechotę lecieć, kurde. Dobra. No i tak jak wspominałem, chęć jest wymiany obudowy do tamtej wkrętarki. Tamta ma troszkę łącznik bardziej pomarańczowy. Końcówka jest troszkę świeższa. Nowsza może. Nie wiem czy lepsza, ale widzicie, tamta jest bardziej mniej zmęczona. Nawet farba jeszcze czarna jest. Tu już jest taka gdzieś ogolona. Już srebrna. Także wychodzę z założenia, że jak macie jakąś wkrętarkę czy sprzęt, nie wiem czy jest sens w ogóle sprzedawać cokolwiek, bo jednak zawsze coś się w życiu trafi, jakaś właśnie takiego wkrętarka ta. I nawet za śmieszne pieniądze, szkoda ładować kasy w nowo, jak mamy starą. Możemy jeszcze ją unowocześnić, że tak powiem. Znaczy w ogóle bajer jest taki, że ta końcówka jest taka mało dostępna. Pytałem się o nią, ciężko w ogóle ją kupić jest. Jak wbrew pozorom, powiem, że fajna sprawa. Kiedyś w Lidlu była jakaś reklama tego, że też jest taka, tylko taka i taka. No ale żeby aż w ten sposób. No i powiem wam, że ciężko troszkę jest. Śrubki powykręcane, raczej wszystkie. Nic nie brakuje. Dobrze dopasowane. Chyba, że taki zatrzask jest. A nie, nie ma. Na wcisk wszystko, spoko. Nawet nieźle wygląda, powiem wam. Element chłodzenia, wszystko, spoko. A teraz... To mówię, że to jest biorca, ten dawca, prawda?
Oczywiście zawsze można kupić w sklepie nową, nie no. Nic nie mówię. Black & Decker, Black Plus Decker. Niby różne firmy, różne się opinie ma. Ale teraz chyba litowo-jonowa, jaka by nie była, to jest lepsza niż jakakolwiek zwykła. No chyba, że umiesz, potrafisz. Bardzo dużo czasu wolnego sobie zrobić. Oczywiście to masz takie skrzywienie, zawsze to jednak samemu zrobisz, to inaczej to smakuje. Kupcze to kupcze. A jeszcze zwłaszcza coś nie działa i sobie to zrobić, że to działa, no to to już jest, to już jest niezły haczyk. Co zauważyłem, są różne śrubki. Dwie krótsze, dwie dłuższe, różne długości są ich. Tutaj też tak było? Też. Dobra, będziemy się martwić później. O, ta już sama zlazła. Błyszczy się nowością. No i widać nawet po silniku jest dużo, dużo czyściejszy. To jest zapierdzielone. Jaka fajna dziutka jest. Chyba ta 10-amperowa. Wtedy na razie na bok. Ze wszystkimi tymi gadżetami. Nie, spoko to wygląda nawet. Nie da inaczej ułożyć, to wszystko musi pasować. Plus ta zaślepeczka. Czy w ogóle jest ta dziwna zaślepka? Ani to nie jest magnes. Jakiś akcesorium zapewne. W innym modelu może do czegoś służy. Ciekawe co to jest. Bo to przynajmniej do niczego to nie służy. No i co? I chyba byłoby tyle, nie? Chciałbym twierdzić, że nowe serce w starej budowie. Nie, no spoko, tu wszystko pasuje. Tu jest gitarka. 14,4. Sprawdzimy to 14,4. Żeby nie było. Spoko.
Nawet powiem wam, że zarąbiaście wygląda teraz. Gitarka. No i co? Wystarczy teraz złożyć. I tylko tyle, nie? Trzy śrubki długie, trzy śrubki krótkie. Ha. A która gdzie była? Ta pewnie tutaj. Albo i nie. To w sumie takie same są, tylko dłuższe i krótsze. Na pewno krótsze były tutaj. Jakoś tak dziwnie się to składa, no ale, ale całe jest. Ty kurde, to macie trzech długości aż tych wkrętów. Ja nie mogę. Tu bym powiedział, że krótki idzie. Kręcę, kręcę, końca nie ma. Albo mi się tak wydaje. A teraz jest lepiej. Dziwny ten plastik. No i co zostaje nam najdłuższa i w miarę krótsza. Najdłuższa mogłaby być tutaj, ale to nie wiem, czy tam sięgnie. W rękojeści za długa. No, czy mi się wydaje, że to chyba będzie stąd. Wbrew pozorom, to będzie chyba tutaj. No tak, dociągnęło, spoko. Tak sobie myślę, może tutaj też jest to dłuższe. Też by pasiła. Bo tu u góry ewidentnie idą małe. No ta idzie nawet tutaj, widzę. Super. No i ta mała, ale spoko. Dobra, jest gitarka. No i co? I już mamy fajną kantareczkę. Taki szybki mankamencik może. Kiedy będę patrzył jakiś silnik czy coś, to chcę mieć, że tak powiem, w zasobach. Ciekawa opcja. No i co? Tyle.